Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Kocioł kulturalny. Przejawia się kultura na drodze podczas jazdy samochodem? No, wydaje mi się, że na obecną chwilę na warunki ruchu polskiego zdecydowanie coraz lepiej, że się poprawia, że ta kultura zaczyna coraz bardziej dosięgać wszystkich prowadzących i jest coraz lepiej. No, niemniej jednak dużo jest mankamentów w tym wszystkim. Ale poprawa idzie przede wszystkim w kierunku, wydaje mi się, tej grzeczności, zachowań użytkowników ruchu na okoliczność nieporadzenia sobie przez drugiego, jakieś gesty podziękowania, przeproszenia stają się już w życiu codziennym stałym elementem ruchu. No, coraz więcej właśnie widać tej wyrozumiałości na to, że ktoś sobie nie może poradzić w tym ruchu. Niemniej jednak mankamentów związanych z tą kulturą kierowcy na drodze jest no, dużo i trzeba z tym niewątpliwie w pewien sposób walczyć. A co należy do niepisanych zasad ruchu drogowego? Właśnie chodzi o te symbole, jakie są pokazywane, które są przejawem tej kultury. To znaczy się, te nietypowe zachowania mogą, a na pewno idą tak w jedną albo w drugą stronę, w sensie tym pozytywnym, jak i tym negatywnym. Do tych takich przejawów, powiedzmy, nieformalnych zachowań pozytywnych, no to są wszelkiego rodzaju, powiedzmy, te gesty podziękowania, czy odstępowania pierwszeństwa, czy po prostu informowania wzajemnego o pewnych zagrożeniach w ruchu. No a te takie no, negatywne, no to częste takie tradycyjne już pukanie się powiedzmy po głowie, czy powiedzmy inne jakieś takie gesty urągające wzajemnym zachowaniom się i tej kulturze osobistej. Jak często i w jaki sposób zasady dotyczące kultury jazdy są łamane przez kierowców? No wydaje mi się, że dosyć często. One się odbywają albo na zasadzie wymuszonej, albo na zasadzie powiedzmy takiego typowego, czystego cwaniactwa. No wielokrotnie w ruchu sytuacje są nieprzewidywalne, które nawet kodeks ruchu drogowego nie jest w stanie objąć swoimi paragrafami. I one w pewien sposób zaskakują prowadzącego. No ale też cwaniactwo, typowe cwaniactwo, które po prostu jest przez wielu użytkowników ruchu stosowane na zasadzie ja jestem szybszy, mądrzejszy, więcej wiem. Ja tu zakombinuję, żeby po prostu o jedną pozycję na pasie ruchu przesunąć się do przodu. Stąd też te właśnie zasady no, są łamane przede wszystkim te związane z wymuszaniem, z tym przemieszczaniem się do przodu, tego takiego parcia do przodu, które no, w wielu przypadkach irytuje innych użytkowników ruchu no i stwarza tym samym zagrożenia. A jak wygląda kultura jazdy w Polsce na tle międzynarodowym? No, wydaje mi się, że z tym mamy coraz lepiej, że idzie postęp, pomimo tego, że natężenie ruchu w Polsce rośnie i to w sposób taki znaczący, zawsze dowcipkuje na tą okoliczność, że na obecną chwilę w rodzinie jest więcej samochodów jak lodówek i stąd też to natężenie ruchu rośnie. Ale też kultura naszych użytkowników ruchu się zdecydowanie poprawia. Wynika to przede wszystkim z modyfikacji kodeksu ruchu drogowego, z jakiegoś takiego bardziej restrykcyjnego podchodzenia organów zarządzających organizacją ruchu, jak i powiedzmy służb porządkowych.
Także w tym kierunku uważam, że idziemy do przodu. Niemniej jednak do zrobienia jest jeszcze dużo, bo kultury w ruchu nigdy za dużo. Oczywiście. A według pana, w którym kraju kierowcy najbardziej przestrzegają zasad i dbają o kulturę na drodze? No, wydaje mi się, że proces kultury na drodze to jest taki sięgający pewnych czasów, prawda? Bo kultura na drodze nie rodzi się dzisiaj czy wczoraj, tylko od dłuższego czasu użytkownicy ruchu muszą być w tej kulturze wychowani, przyzwyczajeni do niej, a sposoby i formy przygotowywania do tego no, mogą być różne, prawda? Poprzez jakąś tam świadome oddziaływanie albo przez pewne restrykcje. Wydaje mi się, że na obecną chwilę, jeśli idzie o państwa, w których wydaje mi się, że jest ta kultura na takim wyższym poziomie, poprzez co przekłada się ona na mniejszą ilość wypadków i zdarzeń w ruchu drogowym, to uważam, że to są państwa skandynawskie, Niemcy. I tu dla przykładu kultury takiej, powiedzmy, tych państw obcych, no podam pani przykład taki, że wystarczy popatrzeć na znak zakazu ograniczenia prędkości. Jeżeli jedzie auto na rejestracji niemieckiej, tej oryginalnej, i kierowca jest narodowości czysto niemieckiej, jak on zareaguje? No a jak zareaguje Polak, który pracuje praktycznie w Niemczech i ma te tablice też niemieckie, ale mentalność Polaka? Niemiec zareaguje w sposób natychmiastowy, a więc prędkość wytraci, a Polak tak jakby znaku nie było. Dlatego też kultura na drodze no, rodzi się długofalowo poprzez wiele czynników, poprzez wiele oddziaływań, wymaga czasu, cierpliwości no i pewnej profilaktyki. A co mógłby pan powiedzieć na temat brytyjskiego szkolenia kierowców? No tu akurat program szkolenia brytyjskich kierowców lub innych państw no nie jest mi szczegółowo jakoś blisko znany, albowiem no nie miałem potrzeby takowej zapoznawania się z nim, ale te szczątkowe informacje, jakie posiadam, to skomentowałbym w ten sposób, no, że jeżeli Jan uczy Jasia, to niekoniecznie idzie to w dobrym kierunku, albowiem uczenie kogoś jazdy, nie będąc profesjonalistą, nie będąc przygotowanym tak pod względem merytorycznym, jak i metodycznym, nie zawsze prowadzi do celu. Niemniej jednak, inaczej patrząc na sprawę, można popatrzeć na to, że jeżeli ojciec uczy syna jazdy, no to może jego argumenty trafiają bardziej do niego i bardziej go przekonywują i na dłużej pozostają w jego pamięci. Ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby po prostu uczyli profesjonaliści, uczyli ludzie do tego przygotowani i nie na zasadzie tego, jakie ja mam nawyki, jakie ja mam predyspozycje do prowadzenia auta, tylko na zasadzie takiej, jakie są stworzone poprzez przeróżnego rodzaju pomoce naukowe, ludzi, którzy profesjonalnie się tym zajmują i którzy dają racjonalne, optymalne rozwiązania. W jaki sposób kierowcy powinni zachowywać się podczas jazdy, aby nie irytować innych? No w taki sam sposób, żeby samemu nie być irytowanym. Po prostu przede wszystkim, co irytuje kierowców ruchu? No irytuje to, co już mówiłem pani wcześniej, jakieś tam powiedzmy cwaniactwo innych lub chęć zaimponowania komuś. Szczególnie irytuje właśnie jeszcze do tego potwierdzenie zachowaniem, jakimiś gestami, tudzież powiedzmy i słowami. Są to powiedzmy rzeczy, które no, oddziaływują przede wszystkim na mężczyzn i różne skutki tego są, bo zachowania i reakcje są przeróżne. Dlatego też bardzo bym ostrzegał przed czymś takim, żeby za kierownicą będąc nie ulegać jakiejś tam zaczepkom, tudzież inspiracji tej zaczepki, bo to do niczego dobrego nie prowadzi, a rozsądek na drodze jest rzeczą najbardziej istotną. A jak reagują pana kursanci podczas pierwszych niepowodzeń na drodze?
No wydaje mi się, że różnie. No przede wszystkim pierwsze zajęcia mają to do siebie, że dla wielu z nich jest to zderzenie z zupełnie czymś nowym i sama świadomość tego, że ktoś siedzi po raz pierwszy za kierownicą i prowadzi auto, jest dla niego wielkim przeżyciem. I nieraz naturalne, motoryczne cechy nie pozwalają na wyeksponowanie tych własnych predyspozycji, albowiem stres powoduje pewne ograniczenie tego. Dlatego też cała mądrość instruktora jest na tym ma polegać, żeby on umiał tą atmosferę sprowadzić do takiego poziomu, no, żeby trafiały słowa, które się do nich mówi, a koordynacja ruchowa narządami ruchu była prawidłowa, albowiem często się tak zdarza, że następuje efekt takiego usztywnienia, że trudno zsynchronizować ruchy, żeby jedna ręka poszła w dół, a druga w górę, a już jeszcze jak trzeba nogami przy tym cokolwiek zrobić, to już jest szczególny problem. Także przełamują młodzi ludzie przede wszystkim, dla nich jest to mniej problematyczne, dla ludzi, którzy są w wieku powiedzmy średnim, ewentualnie tym późniejszym wieku, problemy z tą koordynacją ruchową i zdolnością postrzegania jest trudniejsza, gorsza, ale to są sprawy oczywiste. Czy początkujący kierowcy mają we krwi kulturę jazdy? Każdy w sobie jakąś tam kulturę ma, albowiem pojęcie kultury jest pojęciem bardzo szerokim, prawda, więc jeśli idzie o tą kulturę osobistą, to każdy ją ma, tylko tą kulturę taką będąc za kierownicą, to jeżeli on zaczyna, to się musi jej nauczyć. Musi się nauczyć od przykładnych ludzi, od dojrzałych ludzi i tą kulturę w jakiś sposób kultywować, rozszerzać, poszerzać, żeby ona jak najdłużej była w tym młodym człowieku i nigdy nie powstawał taki moment, że on o tej kulturze będzie zapominał, że on będzie po prostu brał wzorce, ale nie takie jak trzeba. Na co kładzie pan największy nacisk w czasie szkolenia kursantów? Przede wszystkim na to, żeby poprawnie stosowali przepisy ruchu drogowego. Albowiem po to przyszli, żeby się tego nauczyć. Niemniej jednak jest wiele płaszczyzn prowadzenia auta, żeby oni to się nauczyli. Między innymi coś takiego jak powiedzmy zdolność przewidywania zachowań innych użytkowników ruchu. Na to, żeby umieć patrzeć, oceniać sytuację, która się wokół nich dzieje. Żeby mieć pomysł na to, co w zaistniałej sytuacji może się wydarzyć, a więc to przewidywanie. I kolejna sprawa, powiedzmy, to zdolność planowania, układania sobie tej jazdy, a więc poczynając od tego, co ja mam teraz zrobić, co mam zrobić za chwilę i co w konsekwencji tego, co ja zrobię, może nastąpić. Jak to będzie wyglądało, jakie będzie tego skutek. Niejako po prostu pisanie sobie takiego scenariusza zdarzeń, wydarzeń, co może nastąpić. I jeżeli dojdzie do tego poziomu, że on będzie w stanie przewidywać, co za chwilę może nastąpić, to już jest na dobrej drodze. Jakie rady mógłby pan udzielić osobom, które rozpoczynają swoją przygodę za kierownicą? Żeby stosowali się do tego, czego się nauczyli, czego ich instruktorzy uczyli i jak najdłużej z tym pozostawali. Albowiem następuje taki później regres, że to, co mówili instruktorzy, to, co uczyli tych poprawności zachowań, uczyli i wpajali im głęboko, one wraz z upływem ilości przejechanych kilometrów, tudzież godzin spędzonych za kierownicą, zacierają się. I oni później podglądają, patrzą na zachowania innych, szukają własnych innych rozwiązań, które wdrażają, a nie są one poprawnością zachowań. I dlatego później stąd się bierze, że zapomina się stosowanie przepisów ruchu, jeździ się na pamięć, jeździ się z dużą rutyną w zależności już od ilości przejechanych tych kilometrów, nie odnawia się wiadomości, nie uaktualnia się tych wiadomości, a kodeks ruchu jest ciągle
korygowany, poprawiany, są nowelizacje wprowadzane praktycznie co roku, a więc jakieś nowinki tam wchodzą, do nich się już nie sięga, stąd też powiedzmy praktycznie rzecz biorąc po jednym roku, kiedy kursant kończy kurs i zaczyna samodzielną jazdę, on z tych rzeczy, które nauczył się, które były wpajane mu, stosuje powiedzmy w granicach tam 20-30%. Reszta to już jest innowacja własna. A do czego to prowadzi? No to do tego, że właśnie wypracowuje sobie własny styl, własny sposób prowadzenia, lepszy albo gorszy. I od tego właśnie później zależy, w jakim kierunku pójdzie, takie to efekty przyniesie.